Trwają próby do jubileuszowego kabaretonu na Opolskim Festiwalu. Nam udało się wyrwać z tych prób wyjątkowego gościa. Robert Górski, witam serdecznie. Dzień dobry, witam gorąco. Panie Robercie, to ten kabareton chyba taki wyjątkowy dla Pana, bo w kilku rolach, nie tylko artysty scenicznego, kabareciarza, ale też trochę tam takich technicznych, bym powiedział, obowiązków, scenarzysta. Scenarzysta, prowadzący i jeszcze występuję w jednym sketchu, także no, powiedziałbym, że wszystko na moich barkach, gdyby nie to, że są wspaniali koledzy i nawet gdyby mi coś nie poszło, to oni poniosą to wszystko i uniosą. To krótka pigułka tego, co na kabaretonie będziemy mogli zobaczyć, czego się możemy spodziewać. Publiczność będzie zadowolona? Nie wiem, ale podejrzewam, że tak. Bo naprawdę żeśmy się przygotowali do tego solidnie. Występują chyba najlepsze kabarety w Polsce, które pokazują swoje najlepsze numery, więc myślę, że zabawa będzie przednia, a poza tym wszystkim się bardzo cieszę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, mój syn dostał dzisiaj pierwszą szóstkę z dyktanda, a po drugie, znowu jesteśmy w Opolu jakiś czas temu, kilka lat temu, już chyba 7, prowadziliśmy tutaj kabareton o nazwie Opolowanie i uważam, że to jedno z naszych największych osiągnięć i zawsze wracamy z przyjemnością myślami do tamtych wydarzeń i w ogóle do Opola, bo jest tych festiwali kabaretowych od groma, ale ten kabareton w Opolu jest zawsze jakoś szczególny, najważniejszy i zawsze wiąże się to z olbrzymim prestiżem, więc być tutaj to naprawdę jest coś. Pewnie miał Pan okazję porozmawiać z kolegami, no i doskonale pewnie Pan wie też po kabarecie Moralnego Niepokoju, że na taką imprezę zawsze stara się przygotować coś oryginalnego, coś wyjątkowego. Dużo będzie tych smaczków zupełnych, takich nowości, których wcześniej nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy? Wydaje mi się, nawet jestem przekonany, że będą same premiery. Premiery, których Państwo nie widzieli w telewizji. No każdy tutaj staje na głowie, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Jest zdrowa konkurencja. Szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze wszystkiego, bo tutaj niektórzy przyjechali z numerami aż tak premierowymi, że nawet ja ich nie widziałem, więc sam jestem ciekaw, co nie pokażą. Jesteśmy w trakcie próby, akurat doszliśmy do połowy i ta pierwsza część jest fantastyczna, moim zdaniem. I takie pytanie jeszcze natury ogólnej o scenę kabaretową w Polsce, także na tym festiwalu, ale bardzo często na innych plebiscytach, na innych wydarzeniach ściera się ta młodość w kabarecie z tymi kolegami już bardziej doświadczonymi. Mam wrażenie, że kabaret Moralnego Niepokoju jest tak wypośrodkowany. Ma pewne doświadczenie, ale jeszcze pewnie czujecie się na scenie kabaretowej młodo. To jak z Pana perspektywy wygląda ta scena kabaretowa w Polsce? Jest tam dużo miejsca dla świeżej krwi? No jest bardzo dużo miejsca. Jest miejsce naprawdę dla wszystkich. Tutaj w naszym kabaretonie są i starsi, i ci średni, średniopokoleniowcy, tak jak my i młodsi. Jest miejsce dla wszystkich zdolnych naprawdę. Czasem, jeśli ktoś obejrzy sobie jakikolwiek wycinek kabaretonu, może nie być najlepszego zdania o poziomie kabaretu w Polsce, bo po prostu tych imprez jest zbyt dużo i chyba zwyczajnie ludzie nie mają aż takiej głowy, żeby wymyślić same dobre numery. Ale dlatego tym goręcej zachęcam do oglądania Opola, bo to jest prawdziwy sprawdzian, co polski kabaret potrafi. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. A kabareton, tak. Widzimy się w sobotę. Na kabaretonie. Dziękuję serdecznie za uwagę.